11 listopad 2022 rok. Jesteśmy na placu na Rozdrożu w Warszawie, gdzie naprzeciwko nas jest pomnik Romana Dmowskiego. I tutaj, proszę Państwa, przechodzimy tu w lewo. Idziemy w kierunku Łazienek. Mijamy jedną z ostatnich polskich restauracji, bal na Rozdrożu. I tutaj dochodzimy do pomnika Korfantego, Wojciecha Korfantego. Jest bardzo często zapominany przez tak zwanych narodowców, w ogóle przez ludzi, no i co najsmutniejsze, właśnie przez tak zwanych narodowców. Tutaj widzę, że zbiera się zespół ludzi, nie wiem, kto to jest, no ale są z opaskami, więc trochę, wydaje mi się, że trochę mają świadomość, nie wiadomo na ile. No dobra, podchodzimy do ludzie sobie robią zdjęcia z dziećmi, bardzo dobrze. Wojciech Korfanty, 1873-1939. I to jest dla mnie ciekawostka, bo nie tylko Wojciech Korfanty umarł w 1939 roku. Właśnie. Polityk chrześcijański, demokrata, syn ziemi śląskiej. Walczył o górnictwo prawdziwe, on by nie pozwolił na to, żeby polski węgiel jeździł gdzieś tam, znakomity polski węgiel, a tu żeby takie śmierci przywozili. No dobrze, to byłoby na tyle. Od pomnika Wojciecha Korfantego podchodzę do pomnika Romana Dmowskiego. Są chorągwie. Oczywiście, jak zwykle, są wieńce od... Przede wszystkim to widzę z daleka od młodzieży. No, nieważne ile mają lat. Z Legii. I z tyłu tam jest widać zarysy krzyża. Wchodzimy tutaj do stanowiska organizatora. Niestety bardzo duże zmienił polityczny, śmierci wrogą ojczyzny. Oj, słyszę tutaj pana sierżanta. Są i nie życzą sobie nagrywania. O które jest to spotkanie jest? Które? To wszystko było. Było wcześniej? No, jak będzie wieczór, to jeszcze trochę ponagrywam, jak to będzie się oświetlony krzyż, a oni wyjechali wszyscy do gdzie? Krakowa. Tak jest. A czemu nie jesteś w Krakowie? Ja? No wszyscy mówili, że w Krakowie. A mnie właśnie mówili, że o 5:00 to jest spotkanie. No właśnie, tutaj jest panowie są. Ale... Może ja, no nie wiem, która to jest godzina. Czyli już było, tak? Ja. Rano było, do gdzieś tam do 12:00, 13:00 chyba nagrywałem. I może dziś, nie wiem, która będzie o 5:00, może o 5:00. No, nie będziemy podsłuchiwać. Może o 5:00.